Witajcie w Pit Stop. W dzisiejszym odcinku nie zrobimy tego, bo jeszcze go nie zrobiłem, nie miałem czasu w ogóle, ale troszkę tutaj, o, zabudowałem to. Niestety to koło zamachowe ma lekkie bicie, delikatnie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo przekładałem je na różne sposoby, ale może to nic nie będzie przeszkadzało. Co jeszcze tu zrobiłem przez ten czas? No tutaj kable wyciągnąłem, tutaj zamontowałem węża i tu od powietrza. No i na razie to tyle. A w dzisiejszym odcinku Wam pokażę, już tylko to włączę. Tak. Więc tak, co to jest za maszynka? Tak zwana montażownica do opon. Proszę Państwa, tu mamy jakąś pedalierę, która obsługuje coś. To obsługuje to ramię. Patrzcie się. Dobra. To jest ramię, które ściąga opony. A jak już jesteśmy przy tym ramieniu, to tu jest taki przycisk. Cyk. I wtedy można sobie regulować góra-dół. Jak jest wyregulowane, zamykamy. Ale fajny dźwięk. Cyk. Zamykamy. Ok. Następny pedał. Zamyka szczęki, które przytrzymują felgę. Mam tutaj taką felgę i Wam to zademonstruję. Tak. I on przytrzymuje felgę. No i jak tu mamy oponę, no to wtedy tą ramię sobie blokujemy. Aha, bo zapomniałem Wam przedtem powiedzieć, że to ramię chodzi góra-dół, tak tutaj, ale jeszcze chodzi tak, o. No i dajemy sobie cyk, zakładamy, później wkładamy oponę, ściągamy oponę i tak dalej, i tak dalej. Zresztą na którymś moim odcinku właśnie było, jak oponę ściągałem, zakładam. Dobra, odbijamy tego, odbijamy koło. I teraz następny pedał jest do tego. To jest zbijak do opon. Tak, i on dobija tutaj, zbija. Po prostu zbija opony. No i ostatni pedał jest do kręcenia stołem. Uff, ale rdza na tym kole. A to koło też kiedyś zregenerujemy, bo tutaj zobaczcie, ma takie tak zwane fasolki. A to jest koło dużego Fiata i tutaj się nakłada taki dekiel. Ja to zregeneruję kiedyś w odcinku. Nieważne. Kręcimy. Ops. I kręci się. Ciekawe, czy mógłbym na tym stanąć. I tak to właśnie wygląda. Więc tą najważniejszą część mamy z głowy. A teraz ramię pomocnicze, czyli całe tutaj to ramię. W zasadzie do końca nie wiem, czy ja je używam zgodnie z przeznaczeniem. Więc to ramię pomocnicze wygląda tak. To jest coś takiego. To sobie pomagam. O, i tu jest sterowanie góra-dół. Popatrzcie. Tutaj się wysuwa taką rolkę. Ja to sobie pomagam przy ściąganiu koła czasem, jak nie chcę zejść opona. Znaczy ściąganiu opony. Jak nie chcę zejść. To tak samo sobie pomagam czasem przy ściąganiu opony. Jeśli wiecie dokładnie w komentarzu, do czego to służy, to napiszcie. No i to tak samo. Tutaj sobie daję to cyk. I to tak fajnie idzie razem z oponą. Cyk dookoła. Tu jest taka półeczka z takim czymś, które można nałożyć na to na przykład i nie wiem, docisnąć sobie felgę czasem. I co jeszcze tu mam? No w sumie,
Aha, i tu jest jeszcze dodatkowo ten do powietrza, do pompowania. Ale dobra, obiecałem wam w poprzednim odcinku, że założę wentyl, że wam pokażę, jak zakładać wentylki. Znajdę tu jakieś wentylki. Jakiekolwiek. A tych gumowych mi szkoda. Te. Kurczę, miałem takie brudne wentylki. O, są. Taki niby srebrny, niby chromowany, ale on jest troszkę przyrdzewiały, no bo kupiłem taką gorszą partię. Przysłali mi. No nie jest taka najgorsza. No to ściągnąłem. O, zobaczcie, jak to wygląda na tych wentylkach. Nie wiem, czy na wszystkich tak jest. Tak, cyk, taka nakładka tu jest. No i ten. Dings. I robimy coś takiego. Tutaj jest co? Narzędzie do naciągania wentylka. Przekładamy go. Tak. Ta felga nawet nie wiem, czy ona nie jest po prostu dętkowa. Tak, ta felga jest akurat na dętkę. Ale nie przeszkadza to w tym, żeby wam to pokazać. Wkręcam to. Po prostu skręcam ten wentylek z tym narzędziem. Opieram sobie tak i ciągnę do góry. Czekajcie, zablokuję sobie to. Ciągnę po prostu do góry, a tutaj taki jest rowek. I on tu wskoczy zaraz. Tak, teraz skoczyło. Tutaj też można zobaczyć, że jest skoczone. I po prostu wykręcam. I jest gotowy wentylek. I zmarnowany w zasadzie, bo to, no nieważne, jest git. Także dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw łapeczkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał oczywiście. Kanał Pit Stop. A, tu jest taki do wykręcania wentylków jeszcze. O, do wykręcania wkładów wentylka. Widzicie? To akurat sobie zrobiłem taki, bo oryginalny to mam tu. Tylko, że mi się urwało tutaj kawałeczek. No, że miałem takie pod ręką, to używam sobie tego. No i coś wam jeszcze tu? Nic chyba z tych rzeczy. Jak będziecie jeszcze coś chcieli, żeby pokazać wam, no to piszcie w komentarzach. I po prostu tyle. Dzięki, cześć.